Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Stara Waśń. Ten odcinek będzie dotyczył aktualizacji naszej trwającej rozgrywki aktualnie z numerkiem 501, czyli jak widać to będzie pierwsza aktualizacja. W zasadzie ta aktualizacja nie dotyczy trwającej rozgrywki, ale to jest aktualizacja zaległa z okresu między zamknięciem wersji testowej beta a startem aktualnej rozgrywki. Także to jest temat zaległy. Ale nim przejdę do omawiania punktów tutaj tych 10 z tej aktualizacji, to nadmienię, że właśnie tutaj zacząłem grać razem z graczami. Moje pierwsze wrażenia są takie, że jeśli, bo to już w zasadzie drugi dzień, tak, drugi dzień trwa gra, rozgrywka. Moje przemyślenia są takie, że wygląda na to, że ustawienia gospodarcze są ok, aczkolwiek prawdopodobnie w osi czasu będą jeszcze jakby pewno modyfikowane w mniejszym lub większym stopniu. No to jeszcze zobaczymy, ale wygląda, że wszystko ok. Lecz wielki, duży niedosyt mam w momencie, kiedy założyłem konto i zacząłem klikać. Otóż patrząc na zegarek, to mi zajęło, czyli praktycznie ogarnięcie całej gospodarki. Oczywiście nie znałem jej w tej formie, jak to zna powiedzmy Ogurs czy też Ambroży Kleks. Znam ją w wersji takiej szczątkowej, powiedziawszy lekko. To mi zajęło godzinę i parę minut. I praktycznie po godzinie i tej paru minut, gdzie chciałoby się jeszcze coś tam wybudować, coś utworzyć, coś kliknąć, w coś zagrać, no to w tym momencie jakby no ten zapas został zakończony. No miałem duży, duży niedosyt. Właśnie brakowało mi jakby dalszej kontynuacji rozkręcania. Tym bardziej, że zdaję sobie sprawę, że jeżeli nowy gracz wchodzi do gry, oczywiście zanim pozna cały mechanizm, tutaj to też troszeczkę czasu minie, no ale jak już pozna, zobaczy mniej więcej, że system ustawiania gospodarczy jest rozproszony, dość mocno rozproszony, ale jak już zacznie ogarniać ten temat, no to wiadomo, że chciałoby się, żeby tych elementów właśnie na starcie rozgrywki dotyczących właśnie kliknięć było troszeczkę więcej. Także prawdopodobnie następna część prac, która będzie tutaj nad grą, to już będzie dotyczyła samego startu rozgrywki. Pomysły są już, wnioski są już wyciągnięte, także prawdopodobnie te nowe mechanizmy zostaną dołożone, aby no po prostu gracz nowy no nie nudził się na samym początku. Potem jak już przychodzi ten drugi dzień, czyli już zaczynamy ciułać te nasze surowce i tak dalej, no to już tutaj nie ma problemu. Faktycznie to już troszeczkę inaczej wygląda to w osi czasu. Ale na starcie, no przydałoby się. No dobrze, to tyle mojego wstępu, moich pierwszych, jak to się mówi, spostrzeżeń i wniosków co do gry. Tu chciałbym też podziękować Ambrożemu Kleksowi za miłe słowa. To już na privie mi tutaj przysłał jakby swoje opinie dotyczące właśnie tutaj gry, także dziękuję ślicznie. No i możemy zaczynać. Także aktualizacja zaległa. Pierwszy punkt. Nowość. Do świata Pola Ragnaroku na stałe dodane zostały drużyny zbrojne Sigrydy Storady i Chwostka. Dobrze, lecimy tutaj szybko do pola świata Ragnaroku. Dobrze, już jesteśmy. Akurat tutaj nie mam przygotowanych tego linku łączącego światy. I tu faktycznie mamy dwie armie. Jedna armia to jest właśnie Sigrydy, a druga jest Chwostka. Chodziło o to, że jeśli po prostu gracz, który po prostu wejdzie do pola Ragnaroku i będzie sam ze swoją hirdą, czy też drużyną, no, żeby po prostu mógł już tutaj stoczyć jakąkolwiek walkę z kimkolwiek, no to tak jak mówię, tutaj przedstawiciele botów już tutaj są, czekają i można z nimi toczyć walki. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest zmiana. Z pierwszej opłaty do świata wody została wycofana opłata dotycząca punktów gospodarczych. Tak. Ja to wstawiłem jakiś czas temu właśnie opłatę. W zasadzie z tej opłaty skorzystała tylko Jupa, tracąc 10 milionów punktów gospodarczych, za co bardzo przepraszam, ale to były testy. Ostatecznie ten temat wycofałem. Pomysł był taki, że w świecie wody te punkty mieliśmy w miarę szybko odzyskać.
i ewentualnie otrzymać z nawiązką, zdobyć z nawiązką w, jakoś, w postaci jakiejś tam nagrody. No niestety koncepcja się zmieniła i tą opłatę wycofałem. Także praktycznie, aby wejść do świata wody, wystarczy mieć tylko i wyłącznie złoto, czyli hajs. Dobrze, trzeci punkt, nowość. Jeśli pokonamy chwostka na polu Ragnaroku, otrzymamy dodatkowo magiczny przedmiot numer 2. Opis pomocy został uzupełniony o wprowadzoną zmianę. Tak, to jest taki element, że Sigrida ma mniej więcej armię ustawioną w postaci liczebnie, chodzi mi liczebnie, ten wymóg minimalny, czyli praktycznie, jeżeli ktoś tu wejdzie z minimalnymi wojskami, czyli tam 500, tam chyba, że pamiętam, to jest 500 wojów, nie liczając łuczników, to Sigrida właśnie taką liczbę tutaj posiada, zaś Chwostek posiada naprawdę dużą armię. Przepraszam, to nie tu. Chwostek zaś posiada dużą armię. Aby go pokonać, no to naprawdę trzeba do świata Pola Ragnaroku wysłać liczną ekipę. I w nagrodę tutaj dostajemy, już właśnie tutaj było przywołane, że też również w pomocy. I mamy faktycznie, że dodatkowo, jeśli pokonamy Chwostka, otrzymamy magiczny przedmiot numer 2. Dobrze, lecimy dalej. 4. Nowość. Uzupełniona została informacja w drogowskazie dotycząca opisów botów, Chwostka i Sigrydy Storady o możliwości stoczenia bitwy na polu Ragnaroku i uzupełniony opis w świątyni w zakładce dotyczącej magicznych przedmiotów. No to jest właśnie jakby ten temat jeszcze tutaj w pomocach wszelkiego rodzaju, czyli w systemie rozproszonym został uzupełniony. Dobrze, 5. punkt. Nowość. Ustawione zostały ogólne zarysy wyspy w świecie pola Ragnaroku. A, to mieliśmy tutaj okazję zobaczyć. Tutaj wyłączymy, mamy tutaj ten kamień runiczny, no i to jest, są zarysy Minecraft na razie, minecraftowe zarysy naszej przyszłej wyspy pola, świata pola Ragnaroku. Dobrze, lecimy dalej. 6. Nowość. Dodana została załoga zbrojna piratów do świata wody. A, zatem lecimy teraz do świata wody. I teraz tak, ja w zasadzie tutaj w świecie wody już poczyniłem wszelkiego rodzaju tutaj w ramach testów, bitew i tak dalej. Także tu już będzie nasza wyobraźnia, ale jeśli tutaj będziemy mieli załogę i faktycznie tu będzie załoga, tą załogą o dziwo zobaczymy, że będzie dowodził Chwostek. Co zaczyna czynić Chwostka w naszym okrutnym świecie Starej Waśni najpotężniejszym botem. Bo wygląda to, że on też będzie tymi piratami dowodził. Tutaj właśnie odkrywamy, że tu jest załoga Chwostka. No i oczywiście, jeśli mamy tutaj załogę Chwostka, tutaj oczywiście się świeci troszeczkę, tutaj jest, wyświetla się zupełnie troszeczkę, czyli inna grafikę mamy, taką z animacją chorągwi pirackiej i to nam jakby wskazuje na to, że jeżeli wejdziemy tutaj do morskiej przystani, to praktycznie będziemy mieli zablokowane to wszystkie możliwości, ponieważ piraci, którzy tutaj urzędują pod dowództwem herszta Chwostka, oni po prostu skutecznie nam tutaj blokują rozwój naszej przystani. Dobrze, i tu jest napisane w 6. punkcie jest tylko, że dodaliśmy. Dobrze, to może nie będę wybiegał. 7. Nowość. Zablokowana została dostęp do przystani morskiej, jeśli piraci istnieją. No to faktycznie to jest to, trochę wyprzedziłem. 8. Nowość. Uruchomiona została bitwa z piratami po zwycięstwie i zdobyciu wyspy. Wszystkie ustawienia gospodarcze zostają udostępnione. Tak, tutaj musimy w tej części, czyli tutaj musimy wysłać ekipę. W tej chwili ekipy nie mam, ale tutaj ekipę wysyłamy. To zostało przetestowane. Jeśli tą ekipę wyślemy, to klikając tutaj na siedzibę piratów, automatycznie nam tu się pojawi właśnie tu ekipa Chwostka plus nasza. No i normalnie toczymy w tym standardowym systemie, tam gdzie to się pojawia, czy to będzie w grach plebejskich bitwa, czy to chodząc bohaterem po planszy i łupiąc sąsiadów, czy też na polach świata Ragnaroku. System jest dokładnie identyczny, tu z tym nie będzie żadnego problemu, algorytm niczym się nie różni i toczymy tutaj walkę z piratami. Jeśli zwyciężymy, automatycznie, tak jak tam mieliśmy napisane, tu wszystkie elementy, czyli możemy rozbudowywać naszą przystań o poziom wyżej i tutaj nasz magazyn jest dostępny. Dobrze. Następny punkt, to jest 9.
Zmieniona została grafika siedziby piratów i została zdobyta. No to aktualnie ten 9 punkt jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć. O, to jest to. Tu już nie mamy tej animacji, tej w postaci tej chorągwi. To jest nasza siedziba. No i ostatni punkt, 10 z aktualizacji zaległej. Poprawka. Poprawiony został odczyt nazwy budynku w chmurce w wersji komputerowej w świecie wody. Tak, to chodziło o to, że oczywiście to chodzi tylko i wyłącznie o wersję komputerową. Jeśli tutaj najeżdżaliśmy, mieliśmy te chmurki, to tutaj właśnie przy tym poziomie, czy tu mamy poziom przywołany, o tu mamy na przykład trzeci poziom naszej przystani morskiej, no to właśnie ten podpis, że to jest przystań morska, po prostu tu nie był wyświetlany, ani na kamieniu runicznym, ani na siedzibie piratów. Tak, to by było wszystko, jeśli chodzi o aktualizację. Zanim tutaj się pożegnam z Wami, to rzućmy okiem, kto w tym momencie tutaj gra. Jak widzimy, aktywny jest Ogurst, Mieszko i Crystal Devil. Także mamy tutaj trzech twardych graczy, trzech naszych rekinów niepokonanych. I wejdziemy tutaj szybciutko na naszą topkę, żeby zrzucić okiem, co tu się w rozgrywce dzieje. No jak widzimy, Ogurst wyszedł na prowadzenie. Oczywiście wiadomo dlaczego, ponieważ Ogurst się pochwalił dosłownie 15 minut temu. Pochwalił się, że zdobył w zwiadzie 70 niewolników. 70 niewolników to daje dużo, dużo, dużo surowca, złota. Także po uwolnieniu to jest naprawdę rewelacja. Mamy później Ambrożego Kleksa, który idzie w łeb razem z Ogurstem. Mamy tutaj Mieszko, który troszeczkę jeszcze odstaje, ale prawdopodobnie niedługo dogoni. Później mamy Rolfa Brodatego, Ulanowskiego, Wyleniały Troll, to jest moje konto, Ligię, Crystal Devil, o Crystal Devil, to jest słabiutko, Kaladan, Anulka, Kaczan i Kleopatra. Także dziękuję wszystkim graczom. A, zanim jeszcze, tutaj jeszcze jest jeden temat, jedną wrzutkę zrobię. Jeśli ktoś dotrwa do końca tego filmu, to pozna jedną z tajemnic właśnie sukcesu tutaj naszych dwóch pierwszych graczy, dlaczego oni tak odstają, czyli Ogurst i Ambroży Kleks, ponieważ oni robią taki myk, że za każdym razem, jak im się pojawia trzeci niewolnik, oni go uwalniają, uzyskują dzięki temu około 2000 sztuk złota. Wejdźmy tutaj na... A, faktycznie, tak, tak, tu jest na handel niewolników. Tutaj i przy poziomie pierwszym, kiedy jesteśmy dzierży mordą, mamy aż 2000 za uwolnienie, czyli otrzymujemy tyle złota, że to jest 2000 złota za uwolnienie jego niewolnika. Oczywiście jakby kluczem do tego wszystkiego jest to, żeby utrzymywać, żeby zawsze tych dwóch niewolników było, ponieważ jeśli mamy tych dwóch niewolników, to oni będą nam się tutaj rozmnażać. Bo jeśli niechcący ich wyzerujemy, no to niestety musimy czekać na kolejny dzień, kiedy na targu niewolników się pojawią kolejni niewolnicy do zakupu lub też właśnie w zwiadzie zdobędziemy je, bo w zasadzie w tej chwili nie mamy innej możliwości. Także polecam wszystkim graczom utrzymywanie właśnie tych dwóch niewolników i tego trzeciego zawsze sprzedawać. Także naprawdę będziemy się szybko rozwijać. Oczywiście ten element tej gry, który tutaj nie jest jeszcze opisana w starcie, ona się pojawi na pewno w Twoich zadaniach. Planuję też odpowiednio tutaj strzałki dodać w wersji komputerowej i mobilnej, żeby gracze wiedzieli, że w przypadku, gdy są na niskich poziomach, żeby właśnie taki myk stosowali. To im dzięki temu dostaną dużo, dużo profitów. Także dziękuję bardzo za uwagę. Wytrwałem za dotarcie do końca tego filmu. Życzę miłego dnia i do zaklikania w karczmie Okrutnego Świata Starej Waśni rozgrywki pierwszej. Do zaklikania. Hej!